Myślimy o Janie Karskim i kiedy zastanawiamy się nad kolejnymi etapami jego życia, to widać wyraźnie, że on musiał pogodzić się i używał tego w swoim zresztą twórczości i podczas swoich wykładów ze sprzedażą Polski. Ze sprzedażą Polski zarówno w Teheranie, w Jałcie i Poczdamie, kiedy Stany Zjednoczone, Roosevelt, Truman, Churchill sprzedali Polskę Stalinowi. I w tym momencie widać było, że kwestia podmiotowości człowieka, nawet w krajach demokratycznych, a to takie uważały się Stany Zjednoczone i Zjednoczone Królestwo wtedy, nie jest traktowana jako prawo podstawowe. Wprawdzie wcześniej, po 1944 roku, wydając tę słynną swoją książkę o historii państwa ukrytego, Secret States, on już to podkreślał, że ówcześnie powstała definicja faszyzmu jest definicją eliminacji. Podobnie definicją eliminacji z wolnego świata było sprzedanie Polski. Już pewnie po tych latach wykładów, o których była mowa w 70 roku, napisał taką doskonałą książkę Karski pod tytułem The Great Powers and Poland. Wielkie siły i Polska, gdzie w sposób bardzo wyraźny opisywał to, co dla niego w kategorii praw człowieka było najważniejsze. Czyli, że każdy człowiek ma prawo do włączenia. Do włączenia w taki system przestrzegania praw człowieka, żeby te prawa człowieka jego również dotyczyły. Holokaust, zanegowanie prawa do życia. Jałta, Teheran, Jałta, Poddam. Zanegowanie prawa narodu do samostanowienia. I zresztą obok innego Polaka, czy Amerykanina polskiego pochodzenia, Rafała Lemkina, który jeszcze w 40-tych latach ustanowił definicję ludobójstwa, Karski jest jednym z głównych promotorów powszechności praw człowieka. Że niezależnie od tego, kto gdzie urodził się, to żeby prawa człowieka miały swoją istotę, muszą być powszechne. Nie mogą być traktowane instrumentalnie i nie mogą być prawa człowieka sprzedawane za spokój, za równowagę sił. Wykładał to, mówił o tym mój przedmówca, podczas wieloletnich wykładów na Wydziale Służby Zagranicznej Georgetown University i wielokrotnie podkreślał, że to, co on chciałby, to żeby była powszechność praw człowieka. On nawet nie był zadowolony z tego, co było robione w latach 70. w Stanach Zjednoczonych, gdzie ta teoria praw człowieka wtedy znalazła powszechne zrozumienie w działalności administracji amerykańskiej. Dlatego, że ta teoria praw człowieka, ona jednocześnie wynikała też z nieposzanowania narodu wietnamskiego, do decydowania o samym sobie, a później do umożliwienia przekazania Wietnamu również system władztwa komunistycznego. Karski uważał, że to również była przedmiotowa Ameryka, zresztą już później nawet, jak patrzymy na Afganistan, czy to, co teraz się dzieje w Iraku, zobaczymy, jaka ta polityka powszechności praw człowieka w przypadku Karskiego jest do dzisiaj aktualna. Także mając na uwadze tę skrótowość, która jest cechą teraz mojego wystąpienia, Szanowni Państwo,
jak i również tych, z którymi się nie zgadzamy, musi być powszechnie dochowany. Bo nawet nasi przeciwnicy mają prawo do przestrzegania swoich praw. I kiedy dzisiaj wspominamy 14 lat po śmierci Jana Karskiego, wszystkie dokonania dotyczące poinformowania o tym, co działo się w Polsce w czasie II wojny światowej, o Holokauście, o niezrozumieniu wśród liderów ówczesnego świata tego zjawiska, to możemy jednak mieć poczucie satysfakcji, że Karski był, działał, bo jak spojrzymy na dzisiejszą współczesny system ochrony praw człowieka, to widać, że osiągnął wielki sukces. Chociaż nie za bardzo. Jego kraju, jeden z krajów, do którego się przyznawał, w którym spędził większą część swojego życia, Stany Zjednoczone, cały czas, drodzy Państwo, nie funkcjonują w systemie powszechnej ochrony praw człowieka. Stany Zjednoczone nie ratyfikowały konwencji Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze z bardzo prostego powodu, że utrzymują bazy i nie przestrzega się praw człowieka, słynna Guantanamo na Kubie. Być może, kiedy wspominamy Jana Karskiego, o co on walczył jako Polak, Amerykanin, honorowy obywatel Izraela, jest właśnie to, żeby dalej myśleć o tym, żeby nie było wyjątku przestrzegania praw człowieka. Żeby nie było wyjątków, które zawsze są jakoś uzasadnione. Bo jak jest wyjątek, to już jest wielka przestrzeń. I wtedy nie ma pełnej ochrony, a w zasadzie w ogóle nie ma ochrony. I niech w roku 2014 to wspomnienie dorobku Jana Karskiego pozostanie tutaj wśród nas. I drodzy Państwo, nie wiem, czy Pani zamyka teraz na przerwę, ale my z Panem Prezydentem Kwaśniewskim mamy już zobowiązania i po prostu musimy Państwa opuścić, jeszcze raz dziękując za zaproszenie i że nie będziemy uczestniczyli w dalszej części tej niezwykle pasjonującej debaty.